A second hidden child has hit the towers. Pamiętacie, jak ostatnio mówiłem, że nie wiem, co Kendrick musiałby zrobić, żeby przebić this Pusha T na Drake'a? I zarzuciłem żartem, że musiałby chyba, jak Pusha T ujawnił, że ma ukryte dziecko z gwiazdą porno, to musiałby chyba ujawnić Kendrick, że Drake ma córkę z crackheadem, nie? No, no to podobno Drake ma ukrytą córkę. Meet the Graham. To jest nazwisko Drake'a, jakbyście nie wiedzieli. I teraz, a propos tej okładki. Okładka poprzedniej piosenki Kendricka wyglądała w taki sposób, że była po prostu ta rękawiczka i ludzie się zastanawiali dokładnie, do czego to jest nawiązanie. Jest, wiecie, jest MM, więc może tutaj trochę nawiązanie do O.J. Simpsona, bo tam też z tytułem trochę powiązanie było. Może nawiązanie do Michaela Jacksona, bo MM i rękawiczka. Ciekawe, jakby ciekawe teorie. I teraz wychodzi pełnia tego zdjęcia, już nieskropowana. I jak się okazuje, najprawdopodobniej jest to zdjęcie zawartości walizki ojca Drake'a, która została skradziona czy tam zgubiona gdzieś na jakimś lotnisku i jakimś kurwa cudem zdjęcie tej zawartości trafiło do Kendricka, co jest kurwa pojebane. I tutaj jest nawet w ogóle imię i nazwisko Drake'a, Aubrey Graham. Aubrey to był Drake, tak, nie jego stary. I to są jakieś tabletki nasenne, tutaj jest w ogóle Ozempic, co też jest ciekawe. Więc pytanie, czy to jest w ogóle, czy te wszystkie rzeczy są dla ojca Drake'a, czy to są rzeczy dla Drake'a, które może ojciec miał gdzieś w bagażu, nie mam pojęcia. Drake musi się obronić swoją reputację, więc stara się wyciągnąć coś nowego. Przybliż na tabletki, proszę cię. O, masz, tutaj jest Aubrey Graham. I tu też a propos w ogóle tego jewelry. Nie wiem dokładnie, o co chodzi z tym, że tu jest paragony z kupna jewelry po polsku, kurwa, z biżuterii. Patrzcie w ogóle, co się dzieje na Geniusie teraz, nie? 2000 ludzi aktualnie przegląda Family Matters, 3800 ludzi przegląda Meet the Grahams. Sprawdźmy to. W ogóle początek tej piosenki jest, kurwa, już jest mocny. Dear Adonis. Dear Adonis, I'm sorry that man is your father, let me be honest. It takes a man to be a man, your dad is not responsible. I look at him and wish your grandpa would have wore a condom. I'm sorry that you gotta grow up and then stand behind him. Life is hard, I know, the challenge just always go beat us home. Sometimes our parents make mistakes that affect us until we grown. And you're a good kid that need good leadership, let me be your mentor, since your daddy don't teach you shit. Never let a man piss on your leg, son, either you die right there or pop that. Teraz słyszałem jakąś dziwną teorię o tym szczaniu na nogę. Drake podobno dał sobie nasikać na nogę. Nie mam zielonego pojęcia, kurwa, o co chodzi. Mam nadzieję, że ktoś mi to, kurwa, wyjaśni. Kendrick is playing a father figure to Adonis and giving him life lessons about death before dishonor. Bla, 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 bla. Gdzie jest to z szczaniem na nogę? What kind of man let another man pee on him? You kissed Madonna after everybody peed on her. T.I. confirmed the claim in the second verse of his 2020 track We Did It Big. So drunk in LA and end up pissing on Drake. Shit, fuck it. That's still my brother since back in the trap house? To T.I. naszczał na Drake'a? A czy ziomek T.I.a? Ale ja chcę więcej kontekstu, kurwa, dlaczego? Jak to się wydarzyło? Jak to się, kurwa, stało? Słuchajcie, ja robiłem dużo dziwnych rzeczy po pijaku. Raz prawie przez okno wyskoczyłem. Nieświadomie, byłem najebany, nieważne. Nigdy bym nie dał sobie chyba naszczać na łeb, nie? Albo na nogę. Albo, kurwa, nawet na palec stary, mały u nogi. Które piętro? Piąte. You rap tip homie pees on you in a movie theater. We ain't forget, kurwa, pełen worda przeczytałem. Drake reportedly did nothing when this happened, trying back to the line. It takes a man to be a man, your dad is not responsive, okay? A dobra, bo to jest już kolejna te, okej. Okay. Never let a man piss on your leg, son. Either you die right there or pop that man in the head, son. Never fall in the escort business, that's bad religion. Please remember, you could be a bitch even if you got bitches. Czy to jest nawiązanie do jego matki? Ona podobno tam robiła w branży lekkich obyczajów. O, może tak. Drake is frequently seen at adult clubs such as Starlet's Magic City, bla bla bla. Aha, czyli to Drake's baby mother Sophie Brusaux is a former porn star. A, czyli jednak. No i teraz to, w tym momencie, uważam, że to już jest, kurwa, za daleko, nie? Okej? Okay? Jakby disy-disami, ale no to już się robi, kurwa, niesmaczne. Ale z drugiej strony, no Drake też się nie hamował, nie? Ale co on powiedział w sumie o dziecku K-Dota? Że co, że jego dzieci się będą... Nasze dzieci powinny się bawić w parku, bo są zmiksowane. Okej, dobra, czekaj, przeanalizujmy to. Never code switch, whether right or wrong, you are a black man, even if it don't benefit your goals, do some push-ups, get some discipline. To jest nawiązanie do push-ups do Disa Drake'a. Drop and give me 50. Tak, bardziej taki, zdaje mi się, follow-up, że no, nie idź na skróty, nie używaj Zempiku, nie pogrywaj z Brazylijkami, czy tam z Brazylijczykami. I to jest nawiązanie chyba do tych operacji, które wysysają tłuszcz chyba, nie? Czy tam coś, kurwa, powiększają. BBL to jest chyba Brazilian Butt Lift, to ile się nie mylę, więc strzelam, że to o to chodzi. I dlatego jest wykończenie linijki Gym membership.
żeby nie iść na skróty, jakby chodź na siłownię, kup sobie karne, nie pogrywaj z Brazylijczykami i coś tam, nie? Chyba o to chodzi. Jak skrócił ten diss, to jest rose na całą rodzinę Drake'a. Wiem, no nazywa się Meet the Greyhound, stare, no kurwa, to jest pojebane. Ale najlepsze jest to, że on to, ja przypominam, to jest diss, który wyszedł godzinę, niecałą kurwa godzinę po dissie kurwa Drake'a. Więc to na 90% według mnie było nagrane jeszcze zanim kiedykolwiek Kendrick usłyszał diss Drake'a i z góry założył, że Drake będzie nawijał o jego rodzinie, więc on powiedział: dobra kurwo, to ja teraz powiem coś o twojej rodzinie. Też ostrzegał go na swoim poprzednim disie, na swoim pierwszym chyba disie w ogóle, na Euforii. I calculate, you're not as calculated, I can even predict your angle. Fabricated stories on the family front, cause you heard Mr. Morale. O, więc on już z góry wiedział, że Drake pójdzie w rodzinę, więc powiedział: dobra, kurwo, teraz ja powiem coś o twojej rodzinie. Plan, don't cut them corners like your daddy did. Fuck what Ozempic did. Don't pay to play with them Brazilians. Get a gym membership. Understand, no throwing rocks and hiding hands, that's law. Don't be ashamed about who you with, that's how he treats your moms. Don't have a kid to hide again, be sure. 5% will comprehend, but 95 is lost. Be proud of who you are. Czekaj, 5% will comprehend, but 95 is lost? Do czego to jest nawiązanie? Teachings of the Nation of Islam as taught by Master of Art Muhammad and his messenger. Okej. Religijne nawiązania, to tego bym totalnie nie wyłapał. Ciekaw jestem, jak dużo z tych znaczeń niektórych linii Kendrick sam się dowie z Geniusa, nie? Ja wiem, że on jest bardzo dobrym pisarzem, no ale też niektórzy przypisują mu trochę zbyt dużo kredytów do niektórych linii. Okej. Dear Sandra, your son Mama, got some matka habits, Drake'a. I hope you don't undermine them. Especially with all the girls that's hurt inside this climate. You a woman, so you know how it feels to be in alignment. With emotions, hoping a man can see you and not be blinded. Dear Dennis, you gave birth to a master manipulator. Dennis tego ojciec, tak? Tak. Using you to prove who he is a huge favor. To jest też mocna linijka, bo rzeczywiście za każdym razem, kiedy ktoś podważa Drake'a powiązanie do kultury, jakby to, czy rzeczywiście czuje się czarny, czy nie, no to Drake zawsze mówi coś o swoim ojcu, albo pokazuje się gdzieś ze swoim ojcem, który rzeczywiście jest czarny. Z matką tak nie zrobił, bo ona jest biała akurat, ona jest chyba Żydówką. Jestem ciekawy, czy Drake jeszcze na to odpowie. Musi, stary. Tam takie bomby poleciały, że on teraz jest zmuszony odpowiedzieć. To na 100% zobaczymy jeszcze kurwa co najmniej jeden list. Using you to prove who he is a huge favor. I think you should ask for more paper and more paper and more paper. I'm blaming you for all his gambling addictions, psychopath intuition, the man that liked to play victim. You raised a horrible fucking person, the nerve for you, Dennis. Sandra, sit down, what I'm about to say is heavy, now listen. Your son's a sick man with sick thoughts, I think niggas like him should die. I to już się przestaje robić zabawnie, to już się zaczyna robić naprawdę kurwa poważnie, bo to już jest któryś raz, już chyba drugi raz, kiedy Kendrick mówi, że bardzo nie lubi Drake'a, powinien zdechnąć. I to już nie jest żart, to już jest kurwa, to już się robi groźne. Your son's a sick man with sick thoughts. I think niggas like him should die. Him and Weinstein should get fucked up in a cell for the rest of their life. He hates black women, hypersexualize them with kinks of a nympho fetish. Grew facial hair because he understood being a beard just fit him better. He got sex offenders on Hovio that he keep on a monthly allowance. Hovio, kurwa. Ale chłop jeszcze później kurwa dopowiedział, że z Weinsteinem powinien zdechnąć w celi, nie? He got sex offenders on Hovio that he keep on a monthly allowance. And a child should never be compromised and he keeping his child around him. And we gotta raise our daughters knowing there's predators like him lurking. Fuck a rap battle, he should die so all of these women can live with a purpose. Drugi raz, każe mu zdechnąć. I've been in this industry 12 years, I'ma tell y'all one little secret. It's some weird shit going on and some of these artists be here to police it. They be streamlining victims on the side of their home and calling them tender. Then leak videos, sell themselves to further push their agendas. Słyszałem jakieś teorie w ogóle o tej linijce, ale jej do końca nie rozumiem. I've been in this industry 12 years, I'ma tell y'all one little secret. It's some weird shit going on and some of these artists be here to police it. They be streamlining victims all inside of their home and calling them tender, then leak videos of themselves to further push their agenda. Ma podobno ludzi, którzy przeglądają za niego Tindera, gadają z laskami, robią im normalnie kurwa jakby castingi, czy się nadają, żeby w ogóle spotkać się z Drake'iem i później ich wysyłają do jego domu, co jest totalnie pojebane. I się zastanawiam, czy to jest nielegalne? Jakby zakładając, że są pełnoletnie, 3 switches, 3 razy mówi, żeby umarł. Nie, dobra, to już rich.
To jak były trzy switche na pierwszym disie, to drugim disie, sorry. Nie, pierwszym, tak, bo on w Like That mówi o trzech switchach, to tutaj jeszcze uwierzę, ale to, że teraz trzy razy każe mu zdechnąć, bo mówi o three switches, nie sądzę, że to jest stary to. Jest to rzeczywiście niebezpieczne, bliskie tych teorii spiskowych, że celebryci wysokiego statusu, tam multimiliarderzy i tak dalej mają sex ringi, gdzie często nieletnie osoby przemycają gdzieś do kraju, nie? Popierdolone też. Jeśli to już jest chuj mocne, to mam przeczucie, że jeżeli nazwamy poważnym, to Arsenał Kejdota ma jeszcze więcej takich nuke bombs. No zobaczymy. Zobaczymy, co odpowie Drake w ogóle. Ja jeszcze czekam na linijkę z córką, bo second hidden child has hit the towers, kurwa. Don't sell themselves to further push their agendas. To any woman that be playing this music, know that you're playing your sister. Or better yet, selling your niece to the weirdos, not the good ones. Cat Williams, I gave you the truth, so I'ma get mine. The embassy about to get raided too. It's only a matter of time. To jest nawiązanie do Didiego, najprawdopodobniej. Powiedziałbym, że takie 99%. Didi ostatnio miał rajdy FBI na chatę, po tym jak te pozwy zaczęły wychodzić i ogólnie ktoś puścił parę, że tam też pojebane rzeczy się działy, no ale o Didim, no to już od długiego czasu krążyły plotki, że jest jebnięty i że tam no coś było na rzeczy, nie? Jeżeli chodzi o jakieś szantaże, nie szantaże. Did he do it or did he not? Hey, LeBron, keep the family away. Hey, Curry, keep the family away. To anybody that embody the love for their kids, keep the family away. They looking at you too if you standing by him. Keep the family away. I'm looking to shoot through any pervert that lives. Keep the family safe. Kurwa, dobra, chyba wchodzi córka. Dear baby girl, I'm sorry that your father not active inside your world. He don't commit to much but his music, yeah that's for sure. He a narcissist, misogynist, living inside his songs. Try destroying families rather than taking care of his own. Should be teaching you timetables or watching Frozen with you. Or at your 11th birthday singing poems with you. 11 lat? Ile kurwa Drake ma lat? O kurwa, on ma prawie 40 lat? No ma 36, że przez 11 lat byłby w stanie to ukrywać? Ale kurwa, znowu to jest takie no, zrzucenie słów na wiatr bez żadnego potwierdzenia. Czy jest jakiś kwit na to, że on rzeczywiście ma tą córkę? Tego tweeta widziałem. W 2012 wrzucił Drake Baby Girl. No ale... No jest to... O kurwa! A nie, czekaj, to nie jest 16 kwietnia, stary, to jest 16 stycznia. No to nie pasuje do... Kendrick miał piosenkę 6-16. Tak by to pasowało do stycznia. Tylko ten, no mówię, no to jest kurwa dowodem na to, że może potencjalnie mieć córkę tweet, gdzie napisał Baby Girl, kurwa, w 2012, to no też takie, jakby odwrócić 1-6-1. No dobra, no ale to jest, no kurwa, no jak chcemy odwracać, no to już jest rich według mnie. Słyszałem, że Drake ugniatał pyry stopami, ale to niepotwierdzone info. I wanna tell you that you're loved, you're brave, you're kind, you got a gift to change the world, and can change your father's mind, cause our children is the future, but he lives inside confusion, money's always been illusion, but that's the life he's used to, his father probably didn't claim. Podobno. Yes, he's a hit maker, songwriter, superstar, right? And a fucking dead beat that should never say more life. Meet the Grams. Ale z drugiej strony, jeżeli Drake jakkolwiek udowodni, że Kendrick napierdalał swoją żonę, tak jak powiedział, to tego typu linijki bardzo źle się zestarzają. Bo Kendrick to jest zawsze ten moralnie poprawny raper. To jest ten good guy, nie? Więc jeżeli jakkolwiek się okaże, że Drake miał rację, no to już kurwa... Nie ma szans na to, żeby napierdalał żonę. Nie no, wystarczy, żeby po prostu to zrobił, nie? Ale czy Drake ma na to kwit, no to nie wiem. Mi się wydaje też, że to jest... Nieprawda, no ale chuj wie. Dear Harvey, I know you probably thinking I wanted to crash your party. But truthfully, I don't have a hating bone in my body. Yeah, right! Kurwa, I don't have a hating bone in my body. Okay, Kendrick, na pewno. I don't have a hating bone in my body. This supposed to be a good exhibition within the game. But yeah. You fucked up the moment you called out my family's name. Prawda? Had to stoop so low to discredit some decent people. Guess integrity is lost when the metaphors doesn't reach you. And I like to understand, cause your house was never a home. 37, but you showing up as a 7-year-old. You got gas. A to jest ciekawe a propos, bo w sumie można by użyć takiego argumentu, że w momencie, kiedy Drake zaczął zaczepiać rodzinę Kendricka, to można by było w sumie podpiąć to pod to, że nie miał na tyle mocy jako pisarz, żeby go
pocisnąć na same jakby przekminione linijki, które nie nawiązują jakkolwiek do jego rodziny. No, z drugiej strony, no tak jak mówiłem już wcześniej, bify hip-hopowe to nie jest nic nowego, że tam kurwa jest wjazd na rodzinę, na rodziców, na dzieci. Przecież no jeszcze przypominam, jak się zaczynał kurwa największy diss na świecie. Just saying. You got gambling problems, drinking problems, pill popping and spending problems, bad with money, whorehouse, soliciting women problems. Therapy's a lovely start, but I suggest some ayahuasca, strip the ego from the bottom. I try to empathize with you, cause I know that you ain't been through nothing. Crave entitlement, but wanna be like so bad that it's puzzling. No dominance, let's recap moments when you didn't fit in. No secret handshakes with your friend, no culture cachet to binge. Just disrespecting your mother, identity's on the fence. Don't know which family would love you. The skin that you living in is compromised and personas can channel your masculine. Even when standing next to a woman, you a body shamer. You go hide them baby mamas, ain't ya? You embarrassed of them, that's not right, that ain't how mama raised us. Take that mask off, I wanna see what's under them achievements. Why believe you? You never gave us nothing to believe in, cause you lied about religious views, you lied about your surgery, you lied about your accent and your past tense, all is perjury. You lied about your ghost riders, you lied about your crew members, they all pussy. You lied on them, I know they all got you in them. You lied about your son, you lied about your daughter, huh? You lied about them other kids that's out there hoping that you come. You lied about the only artist that can offer you some help. Fuck a rap battle, this a long life battle with yourself. Damn! Trochę groza. No, zrobiło się nieciekawie. Ciekaw jestem, co odpowie Drake. Podbitki jak fazmofobii? Nie, to będę szczery, nie siedzą mi te podbitki, były chujowe i mam. Ale może chodzi, nie wiem, bo to jest Kendrick, równie dobrze mógł przekminić, że ilość tych podbitek się kurwa równa, nie wiem, E równa się MC kwadrat, stary, kurwa, do kwadratu sześciennego, stary, objętości cylindra. Nie wiem, kurwa, to jest Kendrick, więc i tak pewnie z 90% ukrytych znaczeń tej piosenki ominąłem. Może ilość podbitek to ilość zrobionych bachorów? Jeżeli chodzi o merytorykę, no to Kendrick go, kurwa, do tej pory zniszczył. Jak nie byłem jeszcze tak w 100% przekonany do tego ostatniego dissu, tak teraz to już jest, kurwa, mocarz. Drake ponoć wczoraj w Gdańsku pasy malował, ale to niepotwierdzona informacja. Kurwa, już dawno nie pamiętam, żeby był jakiś beef taki, albo chociaż trochę podobny. Drake dokonał zbrodni na terenie Jugosławii, tak słyszałem, ale niepotwierdzona informacja. Co lepsze według ciebie, Family Matters czy Meet Grahams? Pod jakim względem? No muzycznie, no raczej nie zaskoczę nikogo, jak powiem, że Family Matters jest lepszą piosenką samą w sobie. Ale jako diss, jako wartość merytoryczna, Meet the Grahams jest w chuj mocniejsze. Jeżeli to się potwierdzi, bo jeżeli okaże się, że Kendrick nawijał do nieistniejącej córki dziecka Drake'a, której nie ma, no to jest już automatyczna przegrana według mnie. To już jest, kurwa, dyskwalifikacja.